To Maksiu nie je, masz Antu. Maksiu lubi kawę. A dzisiaj mamy takie śniadanie. Tosty. Mama. I Maksiu. A tu Zuzia mleko zjadła. Ładnie się, nie wiem czy to widać. Ale widoki to są przezajebiste. Jeszcze w życiu, że mi widziałem w górach. Tyle razy byłem. Takich widoków, żeby całe pasmo było. Całe pasmo jest. Całe widoczność pasmo. Rewelacje. No. Widzieliśmy jaki pogórek. Patrz, naprzeciwko mamy ten Giewont. Tu Giewont mamy. I pewnie Zakopane jest naprzeciwko, nie? No pewnie jakiś tam. No pewnie na Giewont. Teraz jedziemy na Gubałówkę, zrobić sobie sweet focie. Na pamiątkę. No. Do albumu rodziny. Tak jest. Mama, a wysiadniemy? Wysiadniemy, tak. Frota tutaj trzeba dla Domela nagrać. O, jaka ładnie porobiona frota. Nie, to jest też Chevrolet. Myślę, że Frontera. Ej, przez 5 dni myślałem, że to Frontera stała. Skarb, pomachaj wszystkim. Dzięka. Idziemy teraz na Gubałówkę. My, parking. Tam wyżej my poprosili panią o parking. Pani 20 zł chciała. Poprosiłem paragonik. To pani powiedziała, że nie ma nic. Ani paragoniku, ani nic. Ani aktu własnościowego. Nie wiadomo kogo to. No i tak. Zresztą tutaj też zresztą nie wiadomo. I sobie biją kasę. 20 zł za parking. Albo 15. Bez paragonu. Na czysto. A skarbówka patrzy, czy kurde da się 2 złote paragon za zapiekankę. Polska. No. Tak to by panu zostało tak. Dochodowy 19%. VAT nie wiem ile jest. VAT nie wiem ile jest od parkingu. Także tak z 10 tysięcy to spokojnie. Z 10-20 tysięcy na miesiąc zarobi. Także tak. O. Jesteśmy na Gubałówce, wyjechaliśmy sobie. Pani zła, ale tu naprawdę dużo rzeczy denerwuje. Takich spraw, że tu nikt nie ma kasy fiskalnej, to po pierwsze. A zabawkami chińskimi handlują. Sanepid tu chyba w ogóle nie przychodzi. A człowiek musi ciężko zapieprzać i płacić naprawdę podatki, się zastanawiać, jak sprzedawać jednocześnie lody i pizzę. Żeby kupować następne urządzenie, fiskalizować je. Żeby to miało ręce i nogi. Ja tutaj samo pasło, by góral powiedział, że tradycje, tak, tradycje, sprzedaż chińskich miśków. No i takie sprawy. A człowiek musi naprawdę 50% swojego ciężko zapracowanego czasu i pieniędzy dawać w podatkach. I to ma być równość w Polsce. Patrzcie się ile osób. Masakra, przyszła sobota, ładna pogoda. A my w sumie już 3 razy by tu byli, nie? No. 3 razy my byli. 3 raz jesteś na Gubałówce. I my sobie tu jeździli autem, a teraz bym sobie nie wyobrażał. Kurde, byłoby ten. Jak morze czarne by się musiało rozstąpić. O. Jakie piękne mamy zdjęcia tutaj z panem. Pan nam porobił. Z owieczką, z psem. A nie zapominałeś o czymś? Nie, to mam. Wózek. Tak, 7 nocy i my tak mało nagrywamy. No bo w sumie nie ma co tak nagrywać. Fajny patrol jeździ, może jeszcze będzie jechał. Zuzia wcina ulubioną swoją kukurydę. Pomachaj wszystkim. Hejka ją. Maksiu tam. Syca doi. Mama dzisiaj sexy. Taki piękny widok. A tamtą górę, co ja się zastanawiam, to tam jest dom na tej górze po prawej. Nie. Nie, myślałem. Że dom jest na tej górze tam. No może być jakieś schronisko. Ale ekstra. No. A, mama tak szybko biegnie, nie? Tutaj szkoła narciarska. Tu antena, RMF pewnie inne i jeszcze tak. I były gry w 3 karty. Nie wiem do tej pory. I oczywiście czek supów,
tak, każdy wie, o co chodzi. I skąd się jeszcze biorą ludzie, którzy w to grają? I się złapało paru i naprawdę, a szkoda, ludzi się tak głośno mówią, żeby dzwonić po policję. Naprawdę. Nie wezmą się ludzie za robotę, tylko kombinują. No to jest złodziejstwo, no. To jest karalne i tyle. No. Po Sylwestrze jeszcze szampany. Dzisiaj ostatni dzień jesteśmy, poniedziałek. Patrzcie się, jak pada śnieg. Dużo pada i topnieje chyba. Nie ma chyba mrozu. A tam smalczyk i piwko. Te dobre, zakopiańskie. I to naprawdę tam są naturalne składniki. Proszę? Ale już się go wykąpałam. Idziemy z... Wskoczesz! Dzisiaj mamy śnieżek i znów jedziemy przez Głubałówkę i tu żywej duszy. Wczoraj co? Widzieliście ile ludzi było, a dzisiaj nic. A Zosiasek kicha. Jedziemy na jakąś kawkę do Samanty. No, także takie sprawy. No. Jedziemy na Kropówki. Nie bylimy. No, tyle dni jesteśmy nie wiem, na Kropówkach. To teraz te pójdziemy, dobrze? I na kawkę, dobrze? A Zuzia na kakałko, dobrze? Mamy ciacha w Samancie znów. Mam to. Mamy torcik. Kwadracik, bezę i kremówkę. No i już odjeżdżamy. Zapakowani. O, trochę żal odjeżdżać. Takie widoki. No ale trzeba. To zrobimy. Ojej. Mało my nagrywali. Burdellos. Pospolitos. Mało my nagrywali. No ponieważ nie ma co nagrywać, to jakieś swoje sesy. Także tyle. Jeszcze my stanęli po piciu, byliby u mechanika, no bo nam skrzypiało koło. Ale pan naprawił i naprawdę my spotkali takich dobrych ludzi. Na stacji diagnostycznej pan popatrzył, nic nie wziął. Powiedział tylko co. Potem do mechanika podjechali taki fajny facet, szybki, szef cały. I też nic nie wziął, ani złotóweczki. A u nas byłoby 20 zł, 50. Bo... A zresztą, szkoda mówić. Co tam? O, pięknie. Zuzia się napije wody i hot doga. Bo Zuzia jest głodna? Bo w sumie zjadła pół talerza. Pół takiej miseczki, może 150 ml tych płatków. Nawet nie. I co jeszcze zjadłaś? Tyle chyba. Tyle. No i pić nam się chce. I lecimy do przodu. Jeść. I lecimy do przodu. Ho, ho. A i mam oko. O. Widać. Maksiu mi kulką rzucił. Tak w oko, że mi całą noc mi aż pulsowało. Trochę zakrwawione. Znaczy Maksiu, Zuzia mi rzuciła. Wczoraj, pamiętasz? No i tutaj mam, widzisz? Widzisz? Maksiuś, cześć! No, jeszcze my stanęli w Krakowie. Uzia! Przejdziemy się gdzieś, nie? Tak, już jesteśmy przejazdem. Wczesna godzina, w sumie pierwsza. Jak zawsze na parkingu. Najlepszy. Nie? Poczucie, ja mam czekoladę z malinką. Ja mam z malinką. Są takie, no, jeden z wiśnią, drugi z maliną, bo chciałam. Na ciepło. A ja mam piskie. Jak się fajnie karmi te gołębie?